Teraz zastanówmy się, jak po chińsku powiemy następujące zdania. Ryż tej restauracji jest bardzo smaczny. Tego mi fan hen mi fan Karą tej restauracji jest naprawdę okropny. Czyj go fan diedę miętwiał, dżęcza. Czyj go faniędę miięttiał, Jednocześnie... Po wyższych przykładach mówiliśmy o przynależności pewnej rzeczy do drugiej. W tym wypadku możecie zauważyć, że zarówno przed, jak i po partykule D znajdował się rzeczownik. Za pomocą partykuły D możemy również w pewnym sensie mówić o przynależności pewnej cechy do jakiejś rzeczy. To jest, możemy określić cechy rzeczy, o której mówimy. W tym wypadku po partykule D. D nadal będzie znajdować się rzeczownik, jednakże przed nią będzie stać przymiotnik. Spójrzmy na poniższe zdania. 好吃的米饭.好吃的米饭. mi 好吃的米饭. fan. mi fan. Czyli smaczny ryż. 不好的饭店. de

DER do to zdanie, jak już się pewnie domyślacie, oznacza tutejszy makaron. Na koniec wspomnę tylko o jednym wyjątku, przy którym nie używamy partykuły D, mimo że jest to niepoprawne gramatycznie. Jeżeli wspominamy o członkach naszej rodziny lub osobach bardzo nam bliskich, partykuła D zostaje pomijana. Na przykład moja mama. Ło, mama. Ło, mama. Oraz mój tata. Ło, baba. Ło, baba. Moim zdaniem. Najlepszą metodą, aby zrozumieć daną konstrukcję podczas nauki języka, jest praktyka. Także przećwiczmy sobie nowo poznaną partykułę w zdaniach. Jak po chińsku, powiemy następujące zdania: Moja mama jest bardzo piękna. Ło, mama! Ło, mama! Mei. Jego tata jest bardzo dobry. Tade de hen, bardzo Tade baba. Jej restauracja Jej restauracja jest naprawdę dobra. Tade fan jest Znajdź najlepsze miejsce Jego makaron jest naprawdę okropny. Jego makaron jest restauracja jest jest f a n t a s t i c 这儿的饭店非常好。这儿的饭店非常好。